mamy plagę. Będziemy zarażać, zakażać wirusami i infekować resztę wspólników. Dobra, moi drodzy. Ktoś na kluczyk podbiegł. Który cwaniak podbiegł na kluczyka? Dobra, Wojtusia zaraziłem. Czemu oni tam wbiegają? Sandra z Vessi. Dobra, Sandra... O nie, Sandra Vessi. O Jezu, tam dużo osób biegnie. Tu żółty przebie... O nie. Zgłaszam. Ja chyba wiem, co się stało, ale chcę, żeby był jeden frag. I tak są dwa. O, hej. Dobra, sprawa jest taka. O, Vessina jest kumajcem. Ważne info i to bardzo ważne. Gadaj, bardzo ważne. Jak coś wiesz, to gadaj. Kwaczek, czy kwaczek Wojtuś do wywalenia. Wyczyścili ciało przy mnie. Co? Nieprawda. No. Najpierw kwaczak. Że to, jak? To nie, kwaczak. Dobry, hej, jesteś do bana. Ej, a dobra, chwilę tak poczekajmy. Wywalmy Wojtka najpierw. A to chwilę, ej, czekajcie. Sekunda. Dobra, nie, ale to za chwilę. Na razie się nie głosujcie. Wojtek, powiedz, co masz na swoją obronę. Dlaczego muszę obronić? Po prostu ja kiedy wchodziłem do laboratorium... To? Zacięło ci mikrofon. Mam rozumieć. To wybuchło wszystko. No dobra, to nie chcesz się obronić. Ale kolejna sprawa. Rafik zginął. Nie miałem żadnego ciała. Lenku, czekaj. Vessine, czemu on zginął? On biegł z tobą i Sandrą. No ale widzisz ten crewmate, bo ja widzę. Nie. No ja widzę, ale może kłamać. 90%. No, ale ja tylko byłam z Sandrą w tym. A gdzie Rafiksa zostawiłaś? Nie, byłyśmy w strajdu same. Obydwie? No Medek, ja ci powiem, co się stało z Rafiksem. No? Był wyczyszczony. No ja wiem, że był wyczyszczony, ale pytam, gdzie on zginął, w którym miejscu, Bober? W którym? Przy choince, obok elektryka. Dobra, to no. Może się zgadzać. I teraz tak, kolejne pytanie do pana Chipska. Gdzie pan Chipsek skończył? Aktualnie. No. Śmignąłem sobie moim flashem pod choinkę. Obok komunikacji widziałem przycisk report i chciałem zgłosić. No właśnie, ty biegłeś od... A gdzie pobiegłeś na początku? Czekaj, bo to jest też ważne. Byłem przy kamieniu, no. Robiłem parę pętl i teraz jestem przy tym lodziku tam. To w jakim celu robiłeś te pętle? No bo jestem szybki. Okej, okay. Dziwne, bo ciało też upada obok mnie, ta Nona, i ty właśnie biegniesz. Ja to od razu reportowałem, bo myślałem, kurde, będzie więcej fragów, jeszcze są te komsy, czy to teraz było włączone na końcu, czy światła były zgaszone, więc no, nie chciałem ryzykować, gadam, zgłaszam to ciało. W każdym razie kwaczak leci jako pierwszy. Ej, Bober, ale w jaki sposób ty widziałeś, że niby to ciało? Kwaczak, tak się... Moment, tak się składa, że nie jestem daltonistą, miałem torcza. A możemy skinąć pierwszą rundę? A czy mnie jakiegoś neutrala albo impostora? A możemy? Chciałbyś. Na Wojtka najpierw. Cicho. Na Wojtka najpierw. Jeśli kogoś Wojtka. No przestańcie robić burdel, bo was wywalę. No, ja mówię. Ale ty wiesz, że Bober może kłamać. No, no to pan nie skinąć. Na wypadek ale się kłócą. Oh my god. Jakby miał Edge na twarz. Ja co dopiero przychodziłem. Nie widziałem żadnego ciała. Dlatego mówię skip nim, bo to jest pierwsza runda i nie widzę sensu wywalania. Ej, na razie nie wyrzucamy. Nie. Ej, a czekajcie, a na pewno było zgłoszone jedno ciało? Tak. No, nie, no mi się wydaje, że dwie były. Dwa nie, były. Jedno. Właśnie... Nie, jedno. Pokazane. Jedno było sprzątnięte. Kwaczak, wylatujesz, no, to nie było pytanie. No, fajnie. Prosekutor. Fajnie. Prosekutor zagłosował. No i ciekawe, czy dobrze, bo jak nie, to prosekutor też leci. Były dwa czy jedno, bo ja już nie wiem. Janitor, dobrze. To Bober ma rację. Ten drugi musi być w takim razie, bo Bernie nie kłamał. Dzięki, Wiktor, dzięki, pozdrawiam. Kurde, dobrze, bo myślałem, że zginę, dlatego gadam, zgłoszę to ciało. Ale kurde, ja w sumie jako plaga będę miał ciężej, widzowie, potem. Ej, bo tu już jest jakiś żółty, widzicie? Żółty Phantom albo Hunter, taki lekko widoczny. Nie wiem, czy widzicie, na mnie jest, patrzcie, kartę robi. I za chwilę patrzcie, tu pobiegł, już odgubiłem go. Ej, ktoś zrobi te światła, dzień dobry? Ktoś zrobi te światła, halo? No super. Ej, wy te światła żartujecie sobie? Że wy ich nie robicie? Oni sobie AR chyba robią. Ej, dobra, Baton Berry poszło. Ja pierniczę. Ale mnie denerwują. Dobra, to chyba wiemy co. Tak. Czemu psułeś światełka? Nie, no, tak, ja. Nie, no dajcie mi się. Nie byłbym taki pewien. Ale dobra, dajcie mi się. Ja co dopiero przybiegałem do wejścia do laba. To opowiedz swoją rundę. Opowiedz swoją rundę. Ja robiłem sobie taski na dropshipie,
No. Potem przybiegłem do laba. Dawać po śląsku, ale to grupę z śląską zbiorę kiedyś, dobra widzowie? Bo nie każdy rozumie tutaj. Krychak by musiał być, Hornet i tak dalej, nie? Do śląskiego. Ale o czym my gadamy? No na Wojtka. Nie wiem, ja mu wierzę. Ej, mam propozycję. Zamiast Wojtka wywalcie mnie. Turec jest Survivor. Nie, wywalmy Wojtka, wywalmy Wojtka. Nie, zostawcie Wojtusia, dajcie mu pograć, pozabijać. Żadne pograć, wylatuję. Dobra. Smarter, możesz zmienić głosy z Wojtka. Ja jestem medykiem. Nie, tak, kłamiesz. Nie, Wojtek, chcecie wiedzieć, mam dla was plot twista. No gadaj, Bober. Chcecie wiedzieć, kto wywalił Kwaczaka? Co? Dzisiaj to jest wywaliłem. Nie, bo jeszcze strzelać, a niech spróbuję. Wojtuś, Bober sklejmował rolę, a Ture ta rolę znasz. Możesz strzelać. No, strzelaj. Widzowie, zostawimy Bobra na później. Na później. Strzelaj. Teraz nie ma co. Ja mam mistyka. Pole duchopisu. Jestem vigilant. No bo przecież na poważnie, Kwaczak na moich oczach wyczyścił ciało, no to łatwo. Na razie Bobra zostawiam. Na później, widzowie. Pamiętamy, że jest persekutorem po prostu. Strzelaj rolę, no. Bo mi się on może przydać jeszcze, wiecie? Na później. Ja jestem rolą krówejtową. Akurat. Ja też jestem. Wojtek dał mi tarczę, ale zabija. Ja też jestem. Fajna rola, Ture. No. Nie no, ja jak zostanę wywalony, no to... No to Bober jest egzekutorem, prosekutorem i wygra, tak. No dobra, dawajcie jak uważacie, bo już teraz w sumie to ma sens, bo Janitor faktycznie był w takim razie, więc tam było jedno ciało, więc to by się zgadzało. Ale tak w pierwszych rundach wywalę. No ale jak już są pewniak, już jednego wyrzucił i widział, że posprzątali, no to jak? Wojtuś, strzelaj. Dobra, moje ostatnie słowa. Jak mogę grać z takimi... mózgami, jakim jest Bober Duch. O ty! Wylatujesz. Ale Bober ma 300 IQ, wytypował dwóch impostorów. Detektyw Bober powraca, nie? Bober widzowie 300 IQ, nam dwóch impostorów wyłapał. Więc nie znam. Ej! A jednak medyk. To o co chodzi? Ale faktycznie był Janitor prędzej. Nie, to Bober jednak jest, nie wiem. Jak to jest możliwe w takim razie? Ej, dobra, to teraz to jest trochę plot twist i zmiana tego. No teraz to Bober trochę przegiął pałę. Myślałem, że mogę mu zaufać. Morphling? O kurde, teraz to jest surprise dla wszystkich chyba. Takie trochę. Szczerze. Bober, ja nie wiem, co się zrobił, jak ci to zrobił, jak ci to widział. Ale to teraz wygląda sus. Naprawdę. Ej, tu jest kamerownik. Westine Turret. Bober. Bober idzie sobie z tego. I Westine tam była. Aha. Okej. Nie żyje kolejna osoba. Więc tak. Kolega Kogut gdzie był? Ja robię skana. Skana? A był ktoś tam z tobą? Może Bober? Co? Nie. Widziałem, jak Zenku wchodzi na początku rundy. Cipce, gdzie ja wchodziłem do laba? No, byłeś w labie. Nie. Fila. Byłeś w labie, robiłeś ten. Byłeś w labie, robiłeś ten. Jak to się nazywa? Ten. Stranko czy co? Fiolki robiłeś. Fiolki robiłeś. Nie. Robiłeś fiolki, no co gadasz? Ja mam megafon. Dobra, ja pierniczę, no nie. Mam megafon. No. Gadaj. No więc tak. Zobaczyłem Joakinga, który był pod drzwiami laba i chciałem go zgłosić, nagle widzę Bobera uciekającego, który nagle zamienia się w koguta. Bober jest ze mną teraz, jak coś jest tak. Z duchką, to kogut. Nie. Potwierdzam, Bober jest z Westine, na kamerach widziałem i tak, Turet też widział. Moment. Muszę, jeszcze jedna rzecz, bo najwidoczniej jestem cymbałem i powiem wam, co się stało, jak wtedy w poprzedniej rundzie widziałem. Widzowie, prosekutora może mieć każda inna osoba, Bober może kłamać nas tutaj, wiecie? Jak nie Wojtuś, to Chipsek. Czwarta, jeszcze Polinek, czwarta. Ale Chipsek oskarża koguta. No ale to po drugie może... wywaliłeś mi medyka. Tak, ale no bo jesteś zabójcą, proste. Bober, to by pasowało, że kogut jest morflingiem, czy nie? Według twojej teorii. Sądząc po tym, że Chipsek jest tym zabójcą, a nie Wojtuś, nie to... jestem. Jesteś, przecież no ci jesteś. No i Simon jest może Bobarek.
Ja, ale przecież ja widziałem na własne oczy wtedy. No to Berek, ale no i Simon jest jeszcze. Ale wracając do punktu wyjścia, Wojtuś był medykiem, panie Bobrze. Nie wiem, czy pan wie. On mi wywalił medyka. Ale ja nie mówię medyk. O Wojtusiu, tylko o Chipsku. No ale mówiłeś na Wojtusia, chopie. Bobby mignął żółty kolor, myślałem, że to był Wojtuś. Nawet z torczem mogę mieć astygmatyzm czy coś. Mi tam nie było. No kłamiesz. Widzi mnie chyba... Ktoś był wtedy pod tym lodzikiem ze mną i widział, bo przebiegliśmy. A pod lodzikiem było ciało. Jak no chcecie chwilę, to do mnie. No Chipsek, no... wydałeś się właśnie. Wydałeś się. Dobra, wygłosujemy koguta. Dobra, no halo. O, nie, to teraz Chipsek. Chcę jeszcze coś powiedzieć. Nie wywalajmy Chipska na chwilę. Nie, Chipska nie wywalamy, Bober, bo ty każdego oskarżasz. Skip może. Ja nie... każdego, daj spokój. Nie ufajcie już Bobrowi. Ja już ataka wywaliłem, no ludzie. No nie no, Bober. I medyka żeś wywalił jednego. Jeszcze ale ważne, że chociaż... Nabdychałeś się. Trochę. No tak było. Nie zmyślam. Dobra, czekajcie, bo ja jeszcze nie zagłosowałem. Pamiętajcie, że na Westinę jest 90% szansy, że jest czysta. Więc raczej jest no, czysta. Czy, jest czy pechowe 10%, co? Ale Wenku, czy ja twoim zdaniem jestem zabójcą? Tak nie, czy... nie, ale zawsze tylko o tym powiem po prostu, żeby reszta no, wiedziała. Ale raczej nie jesteś. Tak, tylko zapytałam. Ale z moim szczęściem ja bym był, nie? Dobra, widzowie, na razie skip. Nie ma co, dobra. Trzeba ich pozarażać wszystkich. Kurczę. Zarażamy. Lecę zrobić uploada. Muszę jeszcze infekować Zarabę Pestilensem. Zarabę Pestilensem. Nie wiem, ile osób mi zostało do zarażenia. Co? Dobra, Sandra. Uciekam od Sandry. 20 sekund. Ej, ilu mi zostało impostorów, by the way? Jeden czy dwóch? Okej. Okay. Jak coś dookoła stołu będę uciekał. Komsy. Na komsa będzie trup. Czy nie? Nie ma? No i turet obok. Oj. Powiem tyle, dostałem ciekawą rolę i... Mogę? No. Proszę. Powiem tyle, cel wyeliminowany. Czekaj, Turet ma megafon, Turet gadaj. Dobra, ale Robert, ty przed chwilą byłeś prosekutorem, to co ty się na to powiedzmy, że dostałem od jakimś cudem inną rolę, no. A, nie wiem jak. Albo Kejfora, git. Ta, na pewno, ja wam... No. Kiedy ja wam... Kwaczaka tutaj wywaliłem, no. Ale później jakiś tybał dał mi nie wiem co, coś mi zaraził jakąś chorobą wereniczną i teraz mam. No jedyne co chcecie ci może to mnie wywalcie, to ale powiem tyle, Chipsek był zabójcą. Boberto, dobra. Co ty w końcu masz za rolę? Gadasz, że jesteś prosekutorem. Sam chciałbym wiedzieć. Teraz stary, jesteś szeryfem niby, a za chwilę będziesz może egzekutorem. Wenek, powiedzieć ci szczerze, sam chciałbym wiedzieć. Czym ty jesteś? Ja chciałabym się dowiedzieć, gdzie jest ciało. A, dobra, ważna sprawa, Turet kontynuuj właśnie, bo ja chcę cię też dopytać. Nie wiem, tam ciało jest pod komsami, nie chce mi się żyć od początku gry, tak trudno mnie strzelić. Bober tylko odbiegał, on był prosekutorem, ale zaczął zabijać, więc cholera wie czym jest. No mówię, ktoś nie zajarzył jakąś chorobą wstrętną. To co, byłeś amnezjakiem Bober teraz się wydaje, tak? W końcu. No nie, bo na początku był. No ale to nie może być, bo był prosekutorem niby, no właśnie. No Wenek, ja nie wiem, czy ja, no, czym ja już się. Jestem. Ile jest impostorów? Zero. Jeden. Zero. Jeden. Traitor jest, tak? Zero. Według Bobra zero. No to Bober jest traitorem. Strzelcie go. Tam, ładnie, no. Tylko spróbuj strzelić. Nie, no to nie wiem, co robimy. Co robimy? Pytanie do reszty, bo ja nie wiem. Jakby, dobra, wracając do sytuacji, Turet, dobra, Turet niby, no kurde, chociaż Turet tak grasz od niechcenia niby, aczkolwiek, no nie wiem. A widziałeś, jak to ciało upadało, czy je znalazłeś, czy jak, czy stałeś przy nim, czy co? Ja tylko Bobra zobaczyłem, jak odbiegał, ktoś tam mi na komsach przebiegł, myślałem, że bombę postawił, będę mógł sobie umrzeć, a tu bomby nie było, ja dalej żyję. Dobra, Wiro, gdzie skończył?
przy w ofisie widziałem tam ciebie, jak biegniesz. Gdzie? No ja z admina wyszedłem. Jak ty mnie widziałeś? Jak były komsy? Oj. 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 Oj, oj, oj. Dobra, może pajac. Kolejna osoba, Sandra. Ja teraz chciałam wchodzić do górnej dekontaminacji w labie. Mijałaś kogoś po drodze? Ostatnie 20 sekund. Widziałam kogoś, ale były komsy. To kto jeszcze biegnął przez górną deko? No i Simon, biegłeś? Nie. Gdzie byłeś? Ja dobra, na razie skip, bo i tak się nie dowiemy. Kurde mać, nie wiem, czy Ture tutaj... Bober raczej jest tym traitorem, jak jest jeden. Dobra, dla testu. Bober widzowie traitora dostał i zabił teraz swojego kolegę. Nie, no nie wiem, zobaczymy ilu będzie, bo w sumie teraz to ja już, kurczę, mam pranie mózgu przez ich zrobione. Jeden impostor, było zero, tak? No to jest traitor. I ciekawe, kto go dostał. Czy Bober Doom dostał traitora, widzowie? Jak myślicie? A było ponad zero. Dobra, ja tam wrócę i zarażę ostatnią osobę. Chyba ostatnią osobę zarażam, jestem Pestilensem. No ile ja ich muszę zarazić jeszcze? Ja mam przecież każdego zarażonego prawie. Dalej nie mam Pestilensa. No to jest hicior. Bober, kamery świecą. Byś mnie zabił, to byś mnie oprzypał. No nie wierzę. Dobra, mam Pestilensa. Tu jest trup. Tu jest trup, dobra, ale ja nie zgłaszam go, bo w sumie zależy mi na czasie. Bo się o mnie impostor może wysypać. Gonię go. Bobra zabiłem, dobra. Zarąbiście. Okej, okay. Jest zgłoszenie Bobra. Trzy ciała, okej. Okay. No, ciało jest w... Gdzie jesteś, Sandra? Ja jestem teraz w labie. Widziałam jakiś chórek przez opisa jakiegoś. Co widziałeś? Tam z trzy osoby biegły co najmniej. Ja teraz... Jest kilka osób, tak, biegnie ze sobą do opisu. Ja teraz wbiegłem od strony admina, w sensie byłem na początku w specimenie, ostatniego taska zrobić i teraz wbiegłem na Vitalsy i widziałem, że jest bardzo dużo ciał, chciałem biegnąć w sumie zrobić tego, spotkanie. Ale były komsy. Więc nie zrobiłbym. Jak widziałeś Vitalsy na komsce? Były wyłączone. Ale ja mówię... widziałeś, że jest dużo ciał. Co? Ale wcześniej, że... wcześniej, bo padły komsy, chciałem teraz zrobić przycisk, ale komsy padły w tym momencie i musiałem... Długo. Co? Komsy są długo. No wiem. Z pół skąd minuty. Są ciała? Skąd wiedziałem... Czekaj, jeszcze raz. No. Powiedziałeś pierwsze co, że wiesz, że no. Jest dużo ciał. Komsy są włączone od już naprawdę sporego czasu. Twój movement polegał na tym, że byłeś w specimenie, przyszedłeś do admina i z admina prosto poszedłeś na... Na te... No na... Na co? Witalcy. Co wy gadacie? Nie, nic takiego nie powiedziałem. No, Sandra, no... Sorry, ale właśnie ciało jest no niedaleko, bo jest nad komsami. A, no to było blisko w takim razie bardzo. A, no to byłeś blisko. No. To fakt. To fakt. A to nie widziałem w sumie. No spoko. Tak więc, no. Ej, sorry, że wam przerwę, ale znowu nie wygracie na taski. Możecie chipska kiknąć? No teraz nie będziemy kikać, bo już jest końcówka. Dobra, to... Właśnie. Sandra, czy mam cię przekonywać? Dobra, musimy w kogoś walić, widzowie. Nie wiem, się wkopałem trochę. Na tak, no. Ja bym powiedział, że tego, że ktoś z was jest traitorem, bo było zero, jest jeden impostor. Jak chcecie, możecie we mnie strzelać. Jak macie opcję, strzelajcie we mnie, że jestem traitorem. Wydaje mi się, że Viro jest i zrobił selfa. Ale, wracając. No dobra, no w sumie to też ma sens. Ale nas tam było dużo i jestem w takim razie, nas tam tak około 3-4 było
10 sekund temu. Nie mogę traitora strzelać, widzowie. Czy ty tam też byłeś wtedy z nami? W którym miejscu? Obok Witalsów, na prawo. Nie wiem. Dobra, dajcie na mnie. Dobra, dajcie na mnie. Jak myślicie, że to jestem ja, to dajcie na mnie. Pani Sandro, czy mogę liczyć na twój głos na niego, czy... Czy masz jakieś wątpliwości jeszcze? No, ale mam teraz rozkminę. Ja mówię sytuację tą poprzednią, że... Sorry, to mi się rundy popieprzyły z tymi Witalsami. Teraz wybiegałem, ale miałem zrobić przycisk po prostu. Dobra, bo nikogo nie miałem. Jeszcze raz? Ale kiedy? Ale w którym miejscu? W którym miejscu? Kiedy? No powiedziałeś nam, że... Ja pitole. No a czemu wy nie zagłosowaliście? Co? Ja saltabowałem sobie. Co jest? Ja nie mogę głosować. Ale łatwo. Nie mogę. Ej, ale was zagadałem teraz na końcu. Ja tak gadam, nikt nie zagłosuje.